Proszę opuścić budynek! Zarządzam ewakuację, proszę opuścić budynek! Razem z zarządzaniem kryzysowym Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Uniwersytetem Zielonogórskim ćwiczymy sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić. W laboratorium jednego obiektu z Uniwersytetu dochodzi do wybuchu. Bez skażenia chemicznego, żeby nie potęgować już, komplikować poziomu ćwiczeń. Kolejna ewakuacja, działanie służb ratowniczych, współdziałanie zarówno z policją, z podmiotami ratowniczymi, z wolontariatem. Pierwszym głównym kryterium jest ewakuacja osób, ratowanie ludzi z zagrożonego obszaru. I to jest nasz priorytet. Tuż są główny ciężar działań skierowany w tym kierunku. Pozostałe później jest identyfikowanie zagrożenia, czyli co spowodowałoby wybuch, czy dalej jest jeszcze dodatkowe skażenie bądź zagrożenie, czy to chemiczne, czy jakieś inne, i podjęcie stosownych działań do likwidacji tego zagrożenia, czyli opanowanie pożaru, zlikwidowanie jakiegoś wycieku chemicznego, zneutralizowanie danej substancji. I na magnezjan potasu. Wzór chemiczny, K jak kalina, M jak Marek, N jak Natalia, 04. Staramy się jako zespół kryzysowy prezydenta miasta z zespołami antykryzysowymi czy kryzysowymi poszczególnych instytucji, które są zlokalizowane na terenie miasta, wspólnie ćwiczenia przeprowadzać procedury postępowania na wypadek różnych sytuacji. Dzisiaj jesteśmy na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na początku roku mieliśmy takie ćwiczenia w szpitalu. W związku z tym jest to taka procedura, która pozwala nam dostosować się do standardów, jakie w tej chwili występują. Z czym możecie mieć trudności tutaj? Bo ja rozumiem, że ćwiczy się po to, żeby potem ewentualnie, gdy odpukać zdarzy się coś takiego, było łatwo. Przede wszystkim rozległość budynków Uniwersytetu powoduje, że w przypadku zagrożeń terrorystycznych, zgłoszeń tych zagrożeń, nie będziemy wiedzieć, w którym obiekcie. Taki był przypadek kilka lat temu, kiedy było zgłoszenie i była ewakuacja całego Uniwersytetu, a tych obiektów w kampusie A i w kampusie B jest kilkanaście. Jest ponad 10 tysięcy, ponad 12 tysięcy studentów, którzy też są na zajęciach. Zachowania studentów, wypracowanie pewnych procedur zachowania się, postępowania wymaga od nich również zachowania się odpowiedniego. Inaczej się zachowujemy w przypadku działań terrorystycznych, inaczej się zachowujemy w przypadku zagrożeń pożarowych, działań ratowniczych. Inna ewakuacja, inny sposób ewakuacji. To powoduje, że musimy się spotykać, musimy ćwiczyć, być przygotowani na sytuację, która może nas spotkać. Miał nie oddychać? Jak nie oddycha, no to jedziemy. O, to ja sobie nie zrobię. Dobra, uszykujmy tlen. Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się dzisiaj na świecie. Mamy nadzieję, że nas to nie będzie dotyczyło nigdy. Natomiast chcemy przygotować się na wszystkie ewentualności. Jest to ćwiczenie zarówno dla pracowników, jak i studentów, ponieważ studentów mamy kilkanaście tysięcy, więc ogarnięcie, mówiąc kolokwialnie, tak dużej liczby osób bez stosownych ćwiczeń może być trudne. My kiedyś już mieliśmy taki przypadek, mieliśmy anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego. Pan rektor podjął taką decyzję o ewakuacji wtedy całego uniwersytetu, wszystkich obiektów, jakie posiadamy w mieście. Była to ogromna akcja. Mamy nadzieję, że do tego rodzaju przypadków nigdy więcej nie dojdzie. Natomiast ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, myślę, że to nikomu nie zaszkodzi. Tylko tutaj w tym pomysłu. Tak? Symulujemy zabijanie, czy jak jest?